Dialog i partnerstwo, wsparcie dla osób chorujących psychicznie. To projekt realizowany przez Tarnobrzeskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie Ogniwo, powstałe przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnobrzegu. W ramach tego projektu realizujemy kilka działań, między innymi poradnictwo psychologiczne, prawne. Będzie szkolenie z lekarzem psychiatrą 2 grudnia oraz konferencja, sympozjum naukowe, dialog i partnerstwo, które będzie organizowane 14 grudnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu. 18 listopada w ramach działań projektowych oraz promocji zdrowego trybu życia, jak i profilaktyki zdrowia psychicznego, stowarzyszenie przygotowało event profilaktyczno-edukacyjny. Zaprosiliśmy młodzież tarnobrzeskich gimnazjów, studentów, seniorów, a także dzieci. Będziemy organizować liczne konkursy plastyczne, konkursy wiedzy dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego. No, naszym celem jest także integracja osób chorujących psychicznie, uczestników m.in. zajęć środowiskowego domu, ale także warsztatów terapii zajęciowej w Tarnobrzegu, które także są dzisiaj naszymi gośćmi. Element integracyjny to przede wszystkim wspólne śpiewanie i taniec, jak i liczne konkursy, w które zaangażowali się podczas eventu wszyscy przybyli goście. Mam nadzieję, że i dzieci, i młodzież znajdą tutaj coś ciekawego dla siebie, a przede wszystkim zdobędą wiedzę i zaprzyjaźnią się z chorymi osobami, co dla nas jest najważniejsze. I to jest także główny cel projektu, podniesienie świadomości, zdobycie wiedzy, integracja środowiska osób chorujących z członkami społeczności lokalnej. Podobnie jak w roku ubiegłym, tak i tym razem ważnym elementem realizacji programu jest konkurs fotograficzny MMS do schizofrenii, przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wystawa pokonkursowa zdjęć będzie realizowana w ramach sympozjum naukowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Konkurs jest z nagrodami, więc liczymy na udział młodzieży. W ubiegłym roku pierwsza edycja tego konkursu przyniosła nieoczekiwany sukces. Nie spodziewaliśmy się, wpłynęło aż 52 prace. W tym roku także zachęcamy wszystkich do udziału w tym konkursie. Prace należy składać do 30 listopada.